u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W Pałacu Anny Wazowny w Brodnicy odbył się zorganizowany przez Brodnicki Szpital wykład profesora Krzysztofa Filipiaka o postępach w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. Profesor Krzysztof Filipiak jest znanym kardiologiem internistą, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego studenci odbywają praktyki w Brodnickim Szpitalu. To bardzo ważny temat, ale przede wszystkim spotykamy się dlatego, że Warszawski Uniwersytet Medyczny w Brodnicy prowadzi obóz dla studentów. Takich obozów mamy dużo. Jest to obóz internistyczny, jest obóz ginekologiczny w różnych miastach, a od zeszłego roku taki obóz ma miejsce w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy. Praktyczne dokształcanie studentów jest bardzo ważne i zależy nam, żeby ci studenci widzieli taką prawdziwą medycynę na właśnie poziomie bardzo dobrego szpitala powiatowego, a taki bardzo dobry szpital powiatowy jest w Brodnicy. Czym innym jest nauczanie studentów w klinice, a więc w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Inni chorzy, inna problematyka, inne choroby, bardziej wyselekcjonowani pacjenci. Zależy nam na tym, żeby byli na takiej pierwszej linii frontu, ale bardzo dobrego frontu, czyli bardzo dobrym merytorycznie szpitalu, i takim szpitalem jest szpital powiatowy w Brodnicy. Studenci, ale także i lekarze z Brodnickiego Szpitala mogli z wykładu dowiedzieć się m.in. o nowych lekach stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy. Wszystkie osoby, które się zajmują nadciśnieniem tętniczym, są zafascynowane tymi lekami na cukier, bo proszę zobaczyć, że te leki powodują spadek ciśnienia pulsu, czyli spadek tego produktu heart rate razy ciśnienie, tak? Mamy nowe leki, mamy nowe wytyczne leczenia. Porozmawiamy sobie o tym, co w roku 2017 jest najnowszego, najlepszego i na co powinniśmy zwracać uwagę, patrząc na te najbardziej istotne problemy zdrowotne, bowiem warto pamiętać o tym, że mniej więcej 9 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze, a 18 milionów Polaków ma hipercholesterolemię, czyli podwyższone stężenie cholesterolu. Dlatego o tych problemach będziemy dzisiaj rozmawiać. Obozy studenckie w Brodnickim Szpitalu odbywają się dzięki porozumieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dyrektorem Brodnickiego Szpitala Dariuszem Szczepańskim przy wsparciu starosty Brodnickiego Piotra Boińskiego. Bardzo się z tego cieszymy i liczymy na to, że nasza współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Szpitalem Powiatowym w Brodnicy, ze starostwem w Brodnicy będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej szeroka, i liczymy na przyszłoroczny obóz również w lipcu 2018 roku.